Led Zeppelin, How Many More Times. No tutaj to jest motyw z zwrotki. Bardzo fajny. Trochę przypomina znany utwór, ale to powiedzcie sami, jaki to utwór przypomina. Dobra, uwaga, idziemy. Ten motyw brzmi, jest bardzo prosty. Uwaga. Operujemy na dwóch strunach, na szóstej i piątej. Oczywiście ja to jeszcze mam siódmą, może trochę was to mylić. Na siódmej i piątej. Zaczynamy w ogóle od pustej, na siódmej i piątej, zjawię siódmej i piątej, szóstej i piątej. Zaczynamy od szóstej pustej. Proste. Później tak, na piątej 7-5. Później na siódmej, znowu na siódmej, na szóstej siódmy próg. I na piątej piąty próg. Zagram to wolno. Może bez mówienia, to i tak złapiecie sami. Uwaga. Albo zagram może jednym palcem. Trochę tutaj pewnie nie było widać. Holender. Tylko zauważcie, że to jest specyficzna rytmika, no nie? Tym, 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 tym. Czyli właśnie one nie są równo. Tym, 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 ty, nie są tak, tylko właśnie tym, tym, bardzo fajne. Ten motyw bardzo długo trwa w tym utworze, więc właściwie jak już go działamy, to po prostu mamy sporą część utworu zrobioną. Trochę jest przypomina na przykład Seek and Destroy, czy w takich różnych, prawda, chociażby Black Dog, też utwór fajny Led Zeppelinów i tam. W Kermanie wszystko się opiera tutaj tak, że mamy na piątej 7-5 i później na szóstej strunie i piątej 7-5. Dwa razy ten sam motyw jest zagrany, tylko troszeczkę właśnie ta szybkość przełożona w pierwszym motywie jest na 7-5 na piątej strunie, a w tym drugim takcie, bo to jest dwutaktowy motyw, jest na 7-5, tylko że 7 jest na strunie szóstej. Bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to wszyscy to ogarną bez problemu. Jeżeli nie, to piszcie. Może to się poprawi jakoś, może coś powiem wolniej, może coś powiem szybciej. Dzięki za oglądanie. Popatki.